Czy mi się zdawało, czy ktoś pukał? Nie mylisz się, mój drogi. To osobnik niskiego wzrostu, z lekka kulejący na łapkę po zawodach żeglarskich nad strumieniem. Obecnie zajmujący się swoją biblioteką. Jak na to wpadłeś, Kajetanie? Po prostu poznałem głos Pućka bibliotekarza. Geniusz. Geniusz wśród detektywów. Co się stało? Gluś porwany! Kajetan Chrumps i kot Makawity prowadzą śledztwo w sensacyjnej sprawie zwanej Tajemnica szyfru Marabuta. Udział biorą znana skądinąd Brąba i reżyser Gluś. Poeta Fikander i jego muza Malwinka. Bibliotekarz Puciek, stary wróbel, psztymucel Nulek oraz wiele innych osób, mniej lub bardziej podejrzanych. Będę wszystko notował, opowiadaj. Gluś przyszedł, jak zwykle po południu, do mojej biblioteki. Przeglądał roczniki pisma Sztandar Amatora. O 7 wieczorem zaproponowałem Glusiowi szklankę ciepłego mleka. O. Ponieważ pora, kiedy zwykle zamykam, już dawno minęła, więc idąc do kuchni, zamknąłem starannie drzwi frontowe. W kuchni usłyszałem nagle jakieś dziwne głosy. Ale zdawało mi się, że to Gluś rozmawia sam z sobą. Nagle usłyszałem okropny huk. Pobiegłem do biblioteki. Regały leżały poprzewracane, a w miejscu, gdzie siedział Gluś, piętrzyła się sterta książek. Ustawiłem regały z powrotem i postanowiłem Glusia odszukać. Dlatego przekopałem w książkach korytarz w kilka stron. Zacząłem od góry. Nie mogłem Glusia znaleźć. Glusia naprawdę nigdzie nie było. Postanowiłem więc działać bardziej metodycznie. Zacząłem książki układać z powrotem na regały. Kiedy już wszystkie książki z powrotem ułożyłem, rozejrzałem się jeszcze raz. Glusia naprawdę nigdzie nie było. Zajrzałem do pieca, zajrzałem pod stół. Glusia nigdzie nie było. Pomyślałem więc o was. Pomyślał więc o nas. Postąpiłeś jak należało. Teraz jednak powinieneś odpocząć. Chodźmy. No. Tak. Musimy się tam udać bez zwłoki. Chodźmy. Minęła dramatyczna noc. Nadszedł słoneczny poranek. Sławny poeta Fikander już od świtu męczył się strasznie, usiłując napisać wiersz. Mm-hmm.
Krzysio. Oj, oj. Bardzo podejrzane zachowanie. O, artyści często zachowują się podejrzanie, drogi przyjacielu. Pikandrze. Pikandrze. Malwinki nie ma w domu, prawda? Tak, i ty zapewne obawiasz się jakiejś złej wiadomości. Nie, 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 wszystko w porządku, patrz, zdaje się, nadjeżdża. Malwinka! Mimo wszystko podejrzane zachowanie. Cóż chcesz, przyjacielu, poeta? W dodatku zakochany. Pozwólcie, drodzy państwo, że przedstawię. Kajetan Chrums, kot Makawity, ciotka Malwinki, pani Molesta Zgrzypik. Bardzo nam przyjemnie. Przykro mi, że przynosimy smutną wiadomość. Co się stało? Obawiamy się, że porwano Glusia. Tak. Tej nocy przeszukaliśmy jeszcze raz całą bibliotekę i teren wokół miejsca porwania. Nie znaleźliśmy nic oprócz... tej oto małej karteczki. O, to pismo Glusia. Kartka musiała wypaść z jego notatnika podczas porwania. O czym rozmawiałeś ostatnio z Glusiem? Ach, oni zawsze rozmawiają o posłannictwie. O czym? No, posłannictwie. Chodzi o to, żeby robić coś, na co się ma chęcie, z przekonaniem, że jest to wszystkim potrzebne. O, ciekawa hipoteza. Ale musimy już wracać. Dziękuję. Do siebie. Czeka na nas Puciek. Nie chcemy przeszkadzać państwu. Tak. A mnie panowie nie przeszkadzają. Bardzo lubię długie rozmowy. Długie rozmowy są bardzo zdrowe na trawienie. Choć oczywiście znacznie lepszy jest wywar z parzyszka. Z parzyszka. Tak, jest lepszy. Och, to wywar z parzyszka działa kojąco, odświeżająco na cały organizm. Poza tym, gdybyście popatrzyli na mnie, to byście zobaczyli, jaka cerozu. W głębi kominka, na sadzach, znaleźliśmy ślady. Tak, tak. Czy to znaczy, że... No, Glusia musiano porwać przez komin. I odleciano w niewiadomym nam kierunku. Czy mógłbym wam w czymś pomóc? No, mógłbyś pomóc Fikandrowi rozlepiać ogłoszenia. A, rzeżucha jest bardzo zdrowa na kichanie. I ty, Malwinko, zapamiętaj. Rzeżucha, rzeżucha. Zdrowa na kichanie, ale ty nie słuchasz. Martwi się, ciociu. Ktoś porwał naszego przyjaciela reżysera. Glusia. Tak, słyszałam. Porwanie Glusia. Narwanie w stawach, to wiem. Siemię lniane. Ale na porwanie reżysera, to pierwsze słyszę. W naszej spokojnej dotąd okolicy nikt jeszcze nie wiedział o dramacie, który rozegrał się nocą. Słonecznym rankiem wszyscy udali się na plażę. Tam wykopałem ten, mogę wykopać następny. Nie, to jest mój dołek! Ja tutaj zawsze leżałem, będę się opowiadać. Moje mój dołek! To on mnie tak... Cicho tam, gdzie mam kopać? Jeśli byłbyś tak uprzejmy, to z dala od tego brutala. Thank you.
Pomoc? Słuchajcie, ważna nowina. Gruś został porwany. Tak. Gruś, porwajcie, zobaczcie. Co tam robią? Co tam robią? Aż tajemniczy dzwoni! Aż tajemniczy dzwoni! Ten słoik się bawił? A w środku ta kartka? Chodźmy, chodźmy z tą cenną poszlaką. Poszlaka. Chodźmy do Kajetana. Kajetanie, pozwól na chwilkę. Przepraszam, że nie proszę do środka, ale... Mamy poszlakę. Czy to ty znalazłeś? O ile sobie przypominam, to Lara. To chodziło o dołek, bo śpioch zajął dołek. Nie zająłem. Zająłeś! A nie zająłem. Zająłeś! No więc... Wszystkie dołki wykopuję w umowu i w rubę. I to znalazł słoik. Słoik pływał w tataraku. Myślałem, że to jakiś brudas wyrzucił, więc chciałem zanieść go do kosza. A czemu oni wszyscy przyszli z tobą, co? Zamierzamy podjąć poszukiwania, przeszukać strumień. Całkiem niezła myśl. Zamiast leniuchować należąco, moglibyście przeszukać zarośla nad wodą. Przynajmniej porządnie posprzątacie teren. My niestety musimy zająć się czym innym. I złapiemy porywaczy Glusia! A wy nie macie ochoty posprzątać brzegów strumienia? Na to, to ja jestem za stary. Wróbel. Bez przerwy krąży o mnie moc powieści, legend, bajek. Aż niepokoi mnie to wprost. Czy jestem, czy się staję? Gdzie brąba czysta niby łza i obraz jej bezwzględny, gdzie się zaczynam sama ja, a kończą się legendy. Lecz pewien sposób na to mam i przy pomocy wiersza, skoro najlepiej siebie znam, ułożę wszystko pierwsza. Ułożę wszystko pierwsza. Gluś porwany, reżyser, gluś porwany. Och, co teraz będzie? Trzeba działać. Tak. Zakładam, że przestępca umiał fruwać. Bo inaczej na omszałym dachu byłyby ślady. Ale kogo my właściwie znamy z fruwających? Wrony, Apolonia i Eufemia. Drost. Nie. Grzdacze. O tej porze roku to niemożliwe. A czy nie pokazywał się jakiś drapieżnik? U nas? No, u nas nie ma drapieżników. Ja jednak byłbym skłonny zaryzykować twierdzenie, że był to ktoś nowy. Ktoś nowy z lasu. Jak zwykle. Nie mylisz się, Kajetanie. Gluś! A ja myślałem, że jeszcze nie zobaczę, Glusiu. Postępiewając,
Jakim cudem? Spokojnie, kochani, spokojnie. Jakim cudem? Zaraz wam wszystko opowiem. Bardzo przepraszam, ale niestety nie mam zbyt wiele czasu. Posłuchajcie, siedziałem sobie spokojnie i czytałem akurat sztandar Amatora. Nagle ktoś chwycił mnie i wyfrunął ze mną przez komin. Kochani, byłem przerażony. Tarapat, bo tak nazywa się porywacz, złapał mnie i szybował ze mną ponad lasem. Kiedy tarapat wylądował, od razu otoczyła mnie trójka jego synów i zażądali, bym im coś opowiedział, jakiś swój film. Nie wiedziałem, co zrobić. Zwlekałem. A kiedy ojciec odleciał, obiecałem im, że zaraz wrócę z projektorem. I mnie wypuścili. A wracając, zobaczyłem Brombę siedzącą na kamieniu i na wszelki wypadek ukryłem się w jej torbie. No, wiecie teraz, jak to było? Pozostaje problem, co zrobić z tym tarapatem? Proponuję wygnać. No ależ jak tu z dziećmi wygnać? Nie rozumiem, jak można tak z tarapatem. Kochani, przestańcie, dajcie spokój. Ja już mam gotowy plan. Wracam z powrotem. Oszalałeś? Chcesz wrócić do więzienia? Chcę wrócić, by udawać więźnia. Ten tarapat, on wcale nie jest taki zły. On jest tylko, jakby tu powiedzieć, troszkę taki... Dziki. Niecywilizowany. O właśnie, niecywilizowany. Ale dzieci ma bardzo miłe, żebyście zobaczyli te jego dzieciaki. O ile można tak powiedzieć o istotach, które w ogóle się nie myją. Wiecie? I co? W ogóle? W ogóle? Dramatyczna sytuacja. Musisz tam wrócić. A co oznacza ta karteczka? To kartka z mojego notesu. Podziwiam Kajetana i Makawitego oraz Brombę. Przepraszam, kochani, że dostarczyłem wam tylu kłopotów. Przepraszam. Podwiozę cię moim rowerem. Wspaniale. Wszędzie to samo. Wszędzie jesteśmy. Niedobrzy, brudni, głupi. Wszędzie nas oszukują. Dlaczego go wypuściliście? Bo tato! On obiecał!
Stara pacjenta! Jestem! Jak tam wtedy przyszedłeś? Zaraz tu pewnie wpadną twoi obrońcy. Obrońcy? Ależ tu mi nikt nie robi krzywdy. Wytwórnia filmowa nad strumieniem przedstawia film eksperymentalny. Dzieło eksperymentalne to takie, w którym jest najważniejsze, żeby widz się skupił. Bo jak się nie skupi, to nic nie zobaczy. Gdy Gluś rozpoczynał swą pierwszą projekcję, nieświadomi faktu jego odnalezienia, mieszkańcy okolicy przeszukiwali szuwary nad strumieniem. Ile znaleźliście? A wy, ile zebraliście? Co? My znaleźliśmy 15 puszek, 3 butelki, 45 gazet, 60 podejrzanych papierków. O, i taką koszulkę, którą mógłby nosić Gluś. O, hehehehe. Tak, proszę, o. A my mamy jeszcze szelki. Komba! To jest worek na dowody rzeczowe. Kajetan i Makawity proszą, aby je wsypywać do tego worka. Podziękować i powiedzieć, że śledztwo jest już skończone. Jak to skończone? Bo Gluś musiał wyjechać i nie zdążył zawiadomić. Wyjechał przez komin? Tak. Kajetan wspominał mi coś na ten temat. No, grunt, że Gluś się znalazł. Najważniejsze, kochanie, że Gluś jest zdrowy, prawda? Zdrowy, a my sobie teraz pójdziemy na obiad. Na obiad. Tylko naiwny wierzy w to, że tam, gdzie go nie ma, to jest dobrze. Lecz my wszechświatów mierząc szlak, od dawna wiemy, że jest tak. Wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy, bo to właśnie my. Kaśnia zmyłoby nam smutny i w ogóle wstyd. Dopóki jesteś sobą, lepiej ci niż bez. Nie jesteś wszak osobą, gdyż w ogóle jest. Ślicznie, jak rytmicznie. Och, już nie bądź taka nadęta. Niech każdy będzie tym, kim umie. Najlepsze jest to wyjście w sumie. I niech weselej z każdym dniem nuci wesoły refren ten. Wszędzie dobrze, gdzie jesteśmy, bo to właśnie my. Bez nas byłoby nam smutnie i w ogóle wstyd. Lecz dopóki jesteś sobą, lepiej ci niż bez. Ważną jesteś wszak osobą, gdyż w ogóle jest. Do widzenia! Poczekajcie! Czym zdaniem pani najlepiej jest pisać list? Ja do pisania listów używam syropu malinowego. Zapobiega on kaszlowi, dlatego nigdy nie kaszlałam pisząc syropem. Niestety ma on jedną wadę. Nie jest wodoodporny. Mój słoik. Zaraz. Słoik był na wierzchu wózka. Wózek podskoczył na mostku i wpadł do rzeczki, a znalazł go wróbel. I w ten sposób... I w ten właśnie sposób powstają fałszywe poszlaki. O jaką pomoc chodziło? Mój drogi, chodziło o pierwszą pomoc w nagłych wypadkach. Och, przepraszam. Kajetan,
Wszystkie rozkazy wykonałam, a teraz jadę do lasu, bo Gluś stanowczo za długo nie wraca. No właśnie, nie wraca, to... Tak, tak. Tak, zgoda, zgoda, tylko bądź ostrożna. Tak. Nigdy jeszcze nie widziałem tak pięknego filmu. Tak pięknego filmu, panie artysto. Dlaczego artysto? Dlaczego artysto? No, mówcie do mnie po prostu Glusiu. Co? Glusiu, jeszcze jeden film! Nie wiem, czy tatuś pozwoli. Ja? Ja będę wprost zachwycony. Ale mokro, ale zimno, ach, brzydko. Trzymaj się, Brombo, choć dmą wichury i orkany. Nie daj się, Brombo, my złej pogodzie się nie damy. Łatwo mówić. Choć ciarki chodzą ci po plecach, pamiętaj, strach ma wielkie oczy. Nie daj się ucisz bicie serca, powinnaś śmiało kroczyć. Nie daj się ucisz bicie serca, powinnaś śmiało kroczyć. Gdzie też on polas z reżyserami zawsze tak, potem szukaj wiatru w lesie. Trzymaj się, Brombo, bo zboczysz z już obranej drogi. Nie daj się, Brombo, wszak masz w kaloszach obie nogi. No tak, mogło być gorzej. Choć chlupie kropla za kołnierzem, pamiętaj o swym przyjacielu. Boisz się, to przyznajmy szczerze, lecz musisz dojść do celu. Boisz się, to przyznajmy szczerze, lecz musisz dojść do celu. Pada. Za długo chyba opowiadałem te filmy. Glusiu, jeszcze jeden. Przeziębimy się. Zapraszam was do siebie. Chodźcie. I tak się przeziębimy. Zawsze się przeziębiamy. No więc serdecznie zapraszam. Niestety nie możemy. Jak to? Czy obawiacie się czegoś? Mamy straszliwego wroga. Straszliwego. Czy słyszałeś już kiedyś o kameleonie super? Zwierzu, odezwij się! Hej, zwierzu! Thank you.
im się wasz, to jest ważna aparatura. A co to jest aparatura? To są bardzo ważne przyrządy do mierzenia i do ważenia. Zostaw to. Puszczaj, nie ruszaj. Kameleon, super, to wyjątkowo wyrafinowany zbrodniarz. Może stać się drzewem, albo na przykład kwiatem. Może też być lampą, albo może być na przykład którymś z twoich znajomych. Albo nawet tobą, Glusiu. Nawet no. Brombo. O, tam, to on, to nie ja. On, to on, a nie ja. O. Już powinni wrócić. A więc... No, musimy iść do lasu szukać Brąby i Glusia. Patrz, Kajetane. Ten już ma Brąba. Żartuj sobie. Pytam, co z Glusiem i z tymi tarapatami. Tarapaty złe, bardzo złe porwały Glusia i odleciały. Tam. Gdzie? Tam, prędzej.
Do miasta? Tak. W mieście to już sami poszukałem. Dziękujemy za pomoc. Tak, tak. Zauważyłeś, jaka Brąba jest dziwna. Ta chora. Kameleon to zwierz, który często zmienia kolor skóry. Czasem myślisz, że to nie on, a to właśnie kameleon. Trzeba to wszystko opowiedzieć Kajetanowi i Makawitemu. Słyszałeś coś o tych sławnych detektywach? Tak, tak, chyba... A zresztą oni mieszkają tuż koło mnie. Serdecznie zapraszam. Tylko jak my się stąd wydostaniemy? Jeśli byś nie miał nic przeciwko... Trójka chorych, tak, rozumiem. Tak, tak, w tym zielonym domku, tak, rozumiem. Tak, zaraz, zaraz tam będę, zaraz będę. Ciocia? Patrzcie. Nic to pana. A moje dzieci, higieniczne rozwiązanie to najważniejsze. Lepiej być czystym i zdrowym, niż chorym i brudnym, prawda? Właśnie. Gdy grypa, kwiat lipy i syrop z malinką, dokładnie otulić pacjenta pierzynką i czekać, aż minie czas zwany chorobą. Najzdrowiej być zdrowym. A chorym niezdrowo? O, no właśnie, kaszlesz. No, myjemy się teraz. No dobrze, dobrze. Gdy kaszel, miód z mlekiem i szalik na szyję,
Niech pacjent ów napój cieplutki wypije codziennie 3 razy, by skończyć z chorobą. Najzdrowiej być zdrowym. A chorym niezdrowo. No, jestem zdrowa. Tak, tak, trzeba być czystym. Jestem czy nie jestem? Ja czy nie ja? On czy ja? Ratunku! W norce bardzo złe tarapaty. A kto to taki? Chore tarapaty. Zaraza! To straszne! Konieczny natychmiastowy alarm! 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 Zaraza! Wkradła się do domu Glusia. Pani Bromba właśnie przyniosła tę wiadomość. My także śpiewamy piosenki. No. I cóż nam więcej trzeba, gdy nikt nie goni nas, a wokół drogi drzewa i cicho szumi las. Trzech synów, jeden tata, tarapacięta, tarapata. Na koniec zajdą świata, tarapacięta, tarapata. Cokolwiek chętnie zjedzą, wrogowie nie wyśledzą. Niech lepiej nikt nie słyszy, tarapaciątek, tarapata. Stąpają jak najciszej, tarapacięta, tarapata. Dojdziemy wreszcie w miejsce, tarapacięta, tarapata, gdzie nas nie skrzywdzą więcej. Boi się. Widać, ma coś na sumieniu. A może się wstydzi? Nie broń przestępcy.
Witam państwa serdecznie. Z powodu choroby swoich gości reżyser Gluś odwołuje dzisiejszy film. Tam są tarapaty. Złe, chore tarapaty. Właśnie, zaraza. A bzdura. Lekkie przeziębienie. To niech sobie pójdą gdzie indziej. Tak, tak, niech sobie idą. Tarapaty nigdzie stąd nie pójdą. Są moimi gośćmi. Precz z Gluszem! Oblężenie, oblężenie! Precz! Precz! Zobaczę, czemu Gluś nie wraca. Dobrze. Nic. Ale... Idź precz. Barwinko, już idę. Malwinko, Malwinko. Malwinko. Precz. Ale... Precz. Prędzej, Makowicy, prędzej. Czuję, że wydarzyło się jakieś nieszczęście. Co się stało, Malwinko? Fikander. Malwinko, no. To musiała być jakaś pomyłka. Chodź. No więc dobrze, nie pójdziemy tam, tylko na tratwę do sztymucla. Żegnaj, Malwina! Co tu się wyprawia? Fumy oblegają norkę Glusia, a na tratwie u Psztymucla leży chora Brąba. Idziemy. Dali się ogłupić. Rzadki przypadek całkowitego otumanienia. Może my już sobie pójdziemy. Ale co za niehigieniczne pomysły.
Na noc trzeba przynieść koce. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest list od pana Kajetana. Gluś z tarapatem dziś w nocy na tratwie starą drogą. Kajetan i Makawity. Starą drogą? Sądzę, że to chodzi o komin. Tak, oczywiście. O, nowy pacjent. Przekonał mnie, że muszę powierzyć państwu swoją tajemnicę. Tak, przekonałem go. Jestem ścigany przez straszliwego przestępcę. Kameleona Super. Słuchajcie, słuchajcie. Posiada on niezwykłą zdolność. Może się podszyć pod każdego, wyglądać jak ktokolwiek. Wiemy. Udawał nawet mnie. A potem mnie i Fikandra. No. Jestem w posiadaniu szyfru Marabuta. A cóż to oznacza? Tego ja także nie wiem. Szyfr Marabuta? Nikt tego nie wie, ale coś, co może zdradzić kameleona Super. Dlatego ściga on mnie bezlitośnie. Matanko! Nie ruszać się! Ktoś chciał mnie zepchnąć do wody! Kameleon jest wśród nas. Nikt nie opuści salonu do póki nie zakończymy śledztwa. Brombo, czy mogłabyś coś dla nas zaśpiewać? No, cóż to znowu za metody? Ja? A co? Jakąś swoją piosenkę. Proszę. Nie jeden mówi, Brąba, skąd nie bierze w takie zwierzę? A ja mu na to, no to co? Grunt, że ja w siebie wierzę. Po prostu w siebie wierzę. A ja teraz. A teraz może ja coś zaimprowizuję. Raz się tylko tak zwieść dałem, że malwinki nie poznałem. Lecz mych uczuć nie pokona przewrotność
kameleona. Miało być śledztwo, a tu jakieś wierszyki. To dla odmiany poprosimy Pućka, żeby coś namalował. No, Pućku, narysuj ten kwiatek, co zwykle. Nie. Na pewno nie. A zatem to ty jesteś kameleonem super. Tak, to ja, nieuchwytny super kameleon. Nigdy mnie nie złapiecie, nigdy! Masz już w co się zmienić, no chyba w wodę. Świetny pomysł, pewnie, że w wodę. Uważaj, tam jest wir. Rozpłynął się. Do wioseł! Do wioseł! Do wioseł! Thank you.
Nie pora na ufy. Trzeba sprawdzić, co się stało z prawdziwym Pućkiem. Tu jestem! A już straciłem nadzieję. Na nikogo nie można liczyć. Zaraza szaleje, a wszyscy uciekli do ciepłych łóżeczek. No tak. Ja też zachorowałem. Zaraz, co tam? Zaraz, co się dzieje? Proszę mnie przyjąć do swojego szpitala. Jestem ofiarą zarazy. No proszę, ja zaraz. O, tak, tak. No tak, musi pan przejść odpowiednią kurację. No to już. Proszę się teraz tym owinąć i czekać na dalszy ciąg kuracji. Ciociu! Koleżko! Tatusia, tatusia, wróciłeś! Tak, tym razem wygraliśmy. Nie ma już kameleona. Zaraz, ale jak na to wpadłeś, Kajetanie? Właśnie, co oznacza szyb? Bo ja nadal nic nie rozumiem. Popatrzcie, moi drodzy. Oto szyfr. Z pustego kameleon nie naleje. Oto sens szyfru. Oznacza to, że kameleona można poznać dzięki temu, że w środku jest pusty. Umiał naśladować, ale nie umiał nic tworzyć. Rozumiecie? To jasne. I dlatego ten egzamin na tracie. Widzisz, Pućku, kameleon nie umiał narysować takiego kwiatka jak ty. Ani zaśpiewać jak Brąba. Ani zaimprowizować jak Fikander. Słuchajcie. Istotą być, złożone mieć marzenia, mieć własny styl. Ach, jakże to upaja. Kto samodzielnie wykuł swe dążenia, temu nie straszna naśladowców zgraja. Uciekł mnie pacjent, więc chyba wyzdrowiał. O, to był fum, żeby tylko nie narozrabiał. Zastanawiam się, jak im to wszystko wytłumaczyć. I myślę, że znajdziemy jakiś sposób. Śpioch nam wszystko powiedział i my wszystko rozumiemy. Aligator chciał zarazić Tarapata, ale Brąba się przebrała za kameleona. I pobiła się z aligatorem. I on zabiłby Malwinę, ale Kajetan ją uratował. I z Magawitym pobili Superatora i Marabuta. Marabuta z kameleonem. Tarapata. Aligatora. I uwolnili Glusia. I panie Molesta uratowała Dżuma od Fumy. I odwrotnie. Fuma od Dżuma. Nie. Fuma od Dżumy. Przecież to jest tak skomplikowane. I my bardzo przepraszamy. Nam się pomyliło. Cieszę się bardzo, przyjaciele, że zrozumieliście błąd. Myślę, że abyśmy wszyscy lepiej zrozumieli tajemnicę szyfru Marabuta, poprosimy Glusia o zrealizowanie filmu. Tak! W filmie tym Glusia
Maluś opowie o wszystkich zdarzeniach podczas ostatnich dni. Aby wszyscy zrozumieli, czym Kameleon Super różnił się od nas, no i dzięki czemu przegrał. Wszystkie istoty, wszystkie stworki chętnie zapraszam do swej norki. Przyjdźcie zobaczyć, co się stanie, gdy błyśnie światło na ekranie. Będzie kino! Kto wzrok wytężył, ujrzy cuda. Będzie kino! Można powtórzyć, gdy od razu się nie uda. Będzie kino! Dowolny sobie wybierz styl, będzie kino. I jaki zechcesz film. Czy lubisz western, czy sensację, czy zwykłą światoobserwację? Zapraszam do mnie bez wątpienia, dumne i szczęśliwsze zakończenia. Kino! Tak! Kto wzrok wytężył, ujrzy cuda! Kino! Można powtórzyć, gdy od razu się nie uda. Kino! Wolny sobie wybierz styl, będzie kino. I jaki zechcesz film. Jak prawdziwy poeta. Aligatora z superatorem? Widz ma swoje prawa. Sam sobie gra, sam bije brawa. I sobie tylko to pokaże, co zechce mieć w repertuarze. Kino! Będzie kino! Kto wzrok wytęży, ujrzy cuda. Będzie kino! Można powtórzyć, gdy od razu się nie uda. Będzie kino! Dowolny sobie wybierz styl. Będzie kino. Jaki zechcesz. Czym różnił się Kameleon Super od naszych bohaterów? Oczywiście tym, że nie miał własnych pomysłów, niczego nie umiał sam stworzyć, wymyśleć, umiał tylko naśladować. Dlatego tak łatwo wpadł w pułapkę. I taki właśnie jest sens szyfru Marabuta. Thank you.